Jeżeli żadna ze stron tego obrzydliwego konfliktu, który trzyma dzisiaj Polska jako zakładnika, nie ustąpi, istnieje w moim przekonaniu poważne ryzyko, że sprawy wymkną się spod kontroli, no a to może mieć dla nas wszystkich opłakane skutki. I nie chodzi mi tylko o widmo jakiejś wojny domowej, którą od czasu do czasu nas próbują straszyć, czy stanu nadzwyczajnego, ale o to, że ktoś z premedytacją albo nieopatrznie podpali ląd do tej beczki prochu, na której chcą, żebyśmy dziś wszyscy siedzieli. Jak będziemy na niej siedzieć, łatwiej będzie nami sterować. Mam w tej materii jednak inne obawy. Cała ta partyjna rozgrywka zdaje się przesłaniać wielu ludziom fakt, że świat nie zatrzymał się w miejscu. Nie wstrzymał oddechu, obserwując z wypiekami na twarzy to, co dzieje się nad Wisłą. Nie jesteśmy pępkiem świata. Ludzie mają swoje problemy. Więc świat idzie też dalej. Idzie dalej w czasie jednego z najniepewniejszych okresów w dziejach współczesnej historii. Okresów trudnych ze względów politycznych i gospodarczych. Można nazwać to gospodarczym i politycznym przesileniem. Większość z nas z pewnością zgodzi się z jednym. Mianowicie, że tracimy cenny czas. Czas, który powinniśmy przeznaczyć na rozwój armii i robienie interesów, które przyniosą nam pieniądze potrzebne do funkcjonowania państwa. Nasze myśli tymczasem kierowane są na zupełnie coś innego. Wielu nie potrafi już patrzeć krytycznie na polityków i od nich wymagać, nawet od tych, których jesteśmy zwolennikami. Propaganda medialna z jednej i drugiej strony, zresztą perfekcyjnie zaprogramowana, od rana do wieczora wkłada ludziom w głowy przekazy podprogowe, które skonstruowane we właściwy sposób rozgrzewają ich umysły do czerwoności. Polska jest zagrożona, mówią jedni, wychodźcie na ulicę walczyć o wolność z niemieckimi agentami. PiS przywróci praworządność, słyszę od pewnej kobiety. Praworządność PiSu to my już bardzo dobrze widzieliśmy i to w czasie, gdy mówiono nam, że to, czym nas straszono, okazało się czymś innym. Jest to taka sama praworządność, jak ta, której ludzie nie chcą już pamiętać, a miała miejsce za czasów Donalda Tuska. Ci bardzo często dobrzy ludzie wychodzący na ulicę nie zdążyli nawet zorientować się, że mimowolnie są nakręcani poprzez tę partyjną inżynierię, że nie walczą już o Polskę, ale o władzę tej czy innej partii, a to jest jednak różnica, przyznacie. Jedyna manifestacja, która powinna się odbyć i w której warto byłoby wziąć jakikolwiek udział z czystym sercem, to ta, w której znużony plemiennymi rywalizacjami naród wyszedłby na ulicę i powiedział: wszyscy won! Jesteście politykami, których wybieramy do zarządzania państwem, a nie do wykorzystywania kraju, który traktujecie jak łup wojenny dla swoich zacietrzewionych plemion. Obie grupy posiadły wystarczającą wiedzę, aby skutecznie sterować masami ludzi i podgrzewać nastroje dla własnych celów. Po jednej i po drugiej stronie znajdują się rzesze zmanipulowanych, a nawet zindoktrynowanych osób, które zioną do siebie tak wielką nienawiścią, iż przesłania im ona zdrowy ogląd sytuacji, a tegoż oglądu najbardziej nam chyba dzisiaj potrzeba. Mówię, wymagać nawet od tych, których sami wybieramy. Jeżeli jesteś zwolennikiem Konfederacji, pilnuj, aby realizowała to, do czego się zobowiązała. Prawa i Sprawiedliwości, pilnuj, aby przestrzegali prawa i byli elastyczni w podejmowaniu decyzji dla Polski. Jeżeli głosowałeś na Platformę Obywatelską, nie myśl, że zmienią świat tylko za pomocą samych zapewnień. Pilnuj, jeżeli w to wierzysz, aby to zrobili. Gdyby faktycznie ci ludzie kochali Polskę tak, jak mówią, gdyby zależało im na narodzie, jak deklarują, każdy po prostu zrobiłby krok w tył. Polska potrzebuje dzisiaj restartu w wielu przestrzeniach. Polskę po prostu trzeba zresetować, bo w tym systemie pojawił się bardzo poważny błąd. Jak w zawirusowanym komputerze, który nie działa tak jak powinien, a przez to nie wykorzystuje pełni swoich mocy, no a co najgorsze, kiedy się zwleka z naprawą takiego komputera, z odwirusowaniem, powoduje to rozprzestrzenianie się infekcji na kolejne dyski. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś, wiem, z małym opóźnieniem, ale najważniejsze, że się udało. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Szanowni Państwo, spieszę poinformować, że cel realizujemy zgodnie z naszymi założeniami. Rozwój kanału Marek Miśko Czuwaj trwa w najlepsze. Statystyki z ostatnich 28 dni, zobaczcie zresztą sami, wskazują na znaczący postęp. W tym czasie przybyło ponad 10 tysięcy nowych subskrybentów, nasze produkcje zostały wyświetlone 1 123 000 razy, a czas oglądania w godzinach przekroczył 85 tysięcy. To wszystko jest naszym wspólnym dziełem.
Jaki jest więc rozkład jazdy? Poza tym oczywistym, który przychodzi wam teraz na myśl, przede wszystkim nie zwalniać tempa i zgodnie z założonym celem w maju tego roku zakomunikować równe 100 tysięcy subskrypcji. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach w górę, dzwoneczkach oraz podawaniu linków, gdzie tylko się da i za pomocą czego się da. YouTube'owy algorytm bardzo to lubi i okazuje się, że mam rację, bo rozwój następuje tak, jak obiecałem. Dziękuję za każdą formę wsparcia i aktywności, a z takimi widzami to powiem wam, że aż chce się iść po prostu cios za ciosem. Sukces naszego młodego projektu w fazie budowy o nazwie Marek Miśko czuwa i zachęcił mnie do wzmożonej aktywności. Rozpocząłem więc spotkania z widzami kanału, jeżdżąc po Polsce i jak się okazuje nie tylko. Spływają do nas kolejne propozycje i zaproszenia, z których będę z chęcią korzystał. W przyszłym tygodniu razem z Moniką stworzymy grafik wyjazdów na najbliższe miesiące. Muszę to robić z żoną, bo w normalnej, zdrowej rodzinie takie rzeczy ustala się wspólnie. To nie jest tak, że nagle wyjeżdżam, zostawiam wszystko i zajmuję się tylko spotkaniami. Tymczasem bomba. Już w nadchodzący weekend spotykamy się z Polonią, mieszkającą na Wyspach, gdzie odwiedzę ośrodek katolicki w Leeds. W sobotę o godzinie 19.30 spotkamy się w pubie 303, a w niedzielę w sali dużej ośrodka zaraz po sumie. Dziękuję wszystkim mecenasom za udzielane wsparcie. To dzięki waszej hojności i zrozumieniu tej delikatnej materii jestem w stanie tworzyć nasze programy, elastycznie rozdzielając czas na życie zawodowe i rodzinne. Kłaniam się za tę aktywność każdemu z was. Natomiast jeżeli ktoś z państwa ma jeszcze życzenie dołączyć do tego zaszczytnego grona patronów, mecenasów, możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, abyśmy nie przysnęli, albo zostając mecenasami poprzez zrzutkę czy PayPal. Informacje o tym, jak zrobić to najlepiej, zamieszczam w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. To co? Zaczynamy! Co stoi na przeszkodzie, aby obecny premier Tusk, w sytuacji, którą mamy, powiedział? Proszę państwa, w naszej ocenie, w mojej ocenie Donalda Tuska sprawy poszły za daleko. Jarosław Kaczyński jest wprawdzie człowiekiem złym i cynicznym, zmęczonym życiem i coraz bardziej nieporadnym i swoimi rządami doprowadził kraj do chaosu prawnego i politycznego. Swojego zdania w tej kwestii nie zmienię, w kwestii sądów nie zmienię i rozliczony zostanie każdy zły człowiek bez względu na to, czy jest posłem, ministrem, czy kimkolwiek innym. No ale już nie możemy dłużej czekać. Trzeba powiedzieć wprost, że jeżeli konfliktu tego nie rozwiążemy, ściągniemy na nasz kraj katastrofę. Trzeba przywrócić w państwie porządek prawny. Jutro wyślę więc do wszystkich środowisk prawniczych w kraju, od lewa do prawa, zaproszenie, aby eksperci, szefowie katedr prawa ze wszystkich polskich uniwersytetów, a nie politycy, pomogli zorganizować pewien sztab ludzi, grupę ludzi, która pomoże rozwiązać ten pat, rozwiązać ten problem w sposób obiektywny i pomoże poukładać sprawy tak, aby każdy był z osiągniętego kompromisu zadowolony. Trzeba przywrócić na nowo funkcjonowanie państwa i jestem gotowy na ustępstwa, nie ze słabości, ale po prostu z braku innych możliwości. Ponowię pytanie. Co stoi na przeszkodzie, aby dla dobra wspólnego wznieść się ponad swoją małość i powiedzieć: podejmijmy próbę realnego rozwiązania sprawy? Chyba znam odpowiedź na to pytanie. Co jest przyczyną? Próżność? Pycha? I partyjniacka mentalność, która każe obecnemu premierowi brać większą odpowiedzialność za swój obóz polityczny niż kraj. Idą więc kolejne wybory, trzeba pokazać swojemu, powiedziałbym twardemu elektoratowi, nienawistnemu elektoratowi opartemu na deklaracji ideowej KOD-u, że będziemy rwać pisowców do gołej ziemi. Albo na przykład, co stoi na przeszkodzie, aby mówiący nieustannie językiem PR-u, wykorzystujący erystyczne sztuczki marszałek Hołownia, jak rozumiem nadal stojący na swoim koncyliacyjnym stanowisku, mający dzisiaj siłę parlamentarną, która jest w stanie zmienić układ polityczny w kraju, stanął i powiedział: proszę państwa, w naszej ocenie sprawy zaszły za daleko. Idąc do wyborów, obiecywaliśmy wam jedność i porozumienie. Tymczasem tworzy się jeszcze większy podział i wzajemna nienawiść, która z polityków przechodzi na naród, co widzimy na własnych oczach każdego dnia. Nie na taką koalicję się umawialiśmy. Nie takiej Polski chcemy. Ruch, którego jestem inicjatorem, chce zmienić kraj, a nie utrwalać dawne złe przyzwyczajenia. Jeżeli nasi koalicjanci nie zaczną respektować prawa i nie zmienią metod, które stosują i zaostrzają ten konflikt, zastanowimy się nad naszą dalszą obecnością w koalicji rządowej. I tutaj postawię pytanie. Co stoi na przeszkodzie, aby dla dobra wspólnego postawić sprawy narodowe wyżej niż to wszystko inne? Tu chyba też mam właściwą diagnozę. Co stoi na przeszkodzie? Małość i brak zrozumienia, jak wielkim potencjałem politycznym marszałek Hołownia obecnie dysponuje.
On po prostu nie jest politykiem, a jego doradcy, choć skuteczni, bo to trzeba przyznać, są pozbawieni wyobraźni. Koniec końców ta wierność Donaldowi Tuskowi zakończy się dla niego fatalnie, a mianowicie rozpadem środowiska Polski 2050, czyli partii jednego lidera. Zostanie ono wchłonięte, w mojej ocenie, przez tego spryciarza z Sopotu jeszcze szybciej niż może nam się wszystkim wydawać. Wielu ludzi zmęczonych dzisiaj tym partyjnym zamordyzmem czeka dziś na realne działania, na człowieka, który zacznie rozgrywać prawdziwą polityczną grę i szachować swoich politycznych adwersarzy i koalicjantów, gdy tylko nadarzy się okazja. Jakiż byłby to game changer, pomyślcie, totalne zaskoczenie, jakaś świeżość w polityce, gdyby Szymon Hołownia, który oczywiście mu nie ufam, ale gdyby powiedział, albo układamy państwo na nowo i przechodzimy do realnego rządzenia, albo kończymy te prymitywne gierki. Ale on tego nie powie. Nie powie nic, co nawet będzie zbliżone do tej wersji, bo władza ma to do siebie, że bardzo kusi, a w tej sytuacji mógłby ją stracić. Co stoi na przeszkodzie, aby Jarosław Kaczyński stanął i powiedział: proszę państwa, w naszej ocenie sprawy zaszły za daleko. Donald Tusk jest człowiekiem złym i cynicznym, zmęczonym życiem i coraz bardziej nieporadnym. Uważamy, że nasz rząd niczego złego nie zrobił i zdania nie zmienimy, ale to, z czym mamy do czynienia, może ściągnąć zagrożenie na cały kraj. Tracimy cenny czas, który powinniśmy przeznaczyć na wzmocnienie Polski, przede wszystkim to militarne. Nadal jako PiS uważamy, że mamy rację, ale znajdujemy się dziś w klinczu prawnym, a żadna ze stron nie chce ustąpić. Robimy więc krok wstecz. Deklarujemy chęć poprawy stanu rzeczy, włącznie z wprowadzeniem koniecznych zmian w Konstytucji. Należy na nowo wybrać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i innych instytucji, które znalazły się w tej patowej sytuacji. Takie zmiany poprze całe nasze środowisko polityczne. I w tym przypadku zadam pytanie. Co stoi na przeszkodzie, aby Jarosław Kaczyński pokazał polityczną klasę u schyłku swojego politycznego życia i jako lider największego środowiska opozycyjnego w sprawie, która nie może być inaczej przecież nazwana i rozwiązana, powiedział: wesprzemy każde działanie, które przywróci porządek prawny. Tutaj chyba również, przynajmniej tak mi się wydaje, znam odpowiedź. Na przeszkodzie stoją pycha, próżność, partyjniacka mentalność i nienawiść osobista do Tuska, który jest w ocenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, zresztą z pewnością słusznie, oceniany jako manifestacja wszelkiego zła. Problem w tym, że oni są politycznymi bliźniakami. Kaczyński, stojąc przed lustrem, ma odbicie Tuska i odwrotnie. Ci ludzie mają nawet identyczne poglądy na wiele spraw. Wszystko inne to gra dla gawiedzi. Żaden z nich nie jest w stanie wykonać podobnego kroku, bo każdy z nich jest człowiekiem zbyt małym, aby zrozumieć dobro Rzeczpospolitej bez nakładania na niej partyjnej kalki. Polska polityka jest nudna jak flaki z olejem i komicznie wręcz przewidywalna. O to, że się coś tam dzieje w tej polityce, zamknęli jednego czy drugiego, wcale nie znaczy o jej dobrym smaku. Dobry polityczny smak to są rzeczy zaskakujące w ten sposób, że człowiek stoi przez tydzień i nie myśli o niczym innym. Hołownia wyszedł i zagroził wyjściem z koalicji, jeżeli Tusk nie będzie przestrzegał prawa. Przecież to jest budowanie siły na męża opatrznościowego, na męża stanu. Wyjść i powiedzieć wprawdzie: ja takiej Polski nie chcę i w takiej koalicji nie będę. Przywracamy ład i porządek prawny, wszyscy krok do tyłu. Ale jak rzekłem, on tego nie zrobi, bo stanowisko marszałka drugiej osoby w państwie jest bardzo intratne i trafiło się ślepej kurze ziarno, którego nie odda. Wiem więc jedno, że jeżeli te zwaśnione partyjne bandy nie porozumieją się w sprawie przywrócenia porządku prawnego, aby nie trzeba było bazować na domysłach, kto jest kim i za co odpowiada, to pamiętajmy, że wokoło nas, jak zawsze od setek lat, znajdują się tacy, którzy za jakiś czas z chęcią nas pogodzą. A zgoda niesiona z zewnątrz scala ludzi, szczególnie Polaków. Ale koszty są zawsze katastrofalne. Na spokojnie. Pomyślmy przez chwilę. Tak jak to zwykliśmy robić podczas naszych spotkań, na spokojnie odkładając na bok nasze sympatie i antypatie. Czy jesteś zwolennikiem PiSu, czy Platformy Obywatelskiej, czy jesteś zwolennikiem Konfederacji, czy PJJ i innych organizacji, czy jesteś wierzący lub nie. U nas są takie zasady. Odłóżmy to na razie na bok i po prostu ustalmy fakty, zanim się pozabijamy, bo być może po śmierci okazałoby się, że zginęliśmy niepotrzebnie, bo każdy myślał o tym samym, tylko używał innych definicji. Znajdujemy się w potężnym klinczu, prawda? To jest fakt numer jeden, oczywisty. Połowa Polski uznaje, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, że Sąd Najwyższy orzeka w sposób niewłaściwy, że wszystkie te izby związane z sądownictwem działają w sposób niezgodny z prawem,
A to samo zdanie ma część prawników. Druga połowa Polski uważa, że wszystko działa zgodnie z prawem i niczego nie trzeba zmieniać, i takie podejście jest wspierane poprzez środowiska naukowe z tamtego kręgu. Kto ma więc rację? To nie są poważne pytania. Słyszę kolejnych dziennikarzy. Panie pośle, kto ma rację? Panie ministrze, kto jest w prawie? Do czego to pytanie nas przybliża? Jakiej odpowiedzi się spodziewacie od przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości czy też prezesa na tak zadane pytanie, szczególnie w Telewizji Republice? Co on ma wam odpowiedzieć? Zaskoczyć was, że Tusk? Te pytania do niczego nie prowadzą. Szkoda więc czasu na ich zadawanie. Lepiej zadać pytanie, jakie pan ma rozwiązanie, realne, a nie ideologiczne, realne rozwiązanie wyjścia z tej sytuacji. Więc kto ma rację? Ja tego nie wiem. Państwo wiedzą? Słyszę wielu mędrków, którzy uważają, że wiedzą. Wszyscy eksperci. Ale robić nie ma komu. Wiem natomiast, że sposób, w jaki nasz kraj był budowany przez właśnie te dwie partie od 20 lat, doprowadził do bałaganu, w którym nic nie można znaleźć, a w gąszczu niedopowiedzeń gubią się nawet profesorowie i różni eksperci. Pomyślcie, co nam po tym, że w jednej telewizji profesor X powie, że wszystko jest w porządku, a w drugiej profesor Y, że nic się nie spina. Jest konflikt, w którym każdy uważa, że ma rację. Ponadto każda ze stron zachęca ludzi do tego, aby w wyznawaniu tej racji brali oni czynny udział. Nowy rząd dokonuje więc zamachu na partyjne media PiSu i zmienia władzę wielu medialnych spółek, a następnie sąd rejestrowy mówi, że zmiany te są niezgodne z prawem, trzeba przywrócić dawny porządek prawny i nie zgadza się na wpisanie do rejestru nowych prezesów z platformerskiego nadania. Pomimo decyzji sądu w telewizji nic się nie zmienia, rozumiecie? Władze powinny wrócić, nawet jeżeli były partyjne. To się chyba nazywa bezprawie. Sąd Najwyższy mówi jedno, a politycy drugie. Oni wszyscy tak zbudowali porządek prawny w kraju, że nikt nic nie wie, nawet sędziowie nic nie wiedzą. Czy prezydent miał prawo ułaskawić przestępców skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu? Czy mógł to zrobić dopiero po jego uprawomocnieniu? Znów sprzeczają się ze sobą profesorowie. Jeżeli oni tego nie wiedzą, to kto ma to wiedzieć? Ja mam to wiedzieć? Wy macie to wiedzieć? Powinniśmy zacząć rozliczać polityków z tego, jak zarządzają krajem i jak budują przestrzeń naszego życia, a nie z tego, kto więcej nawsadza przeciwników do więzień. Dla mnie osobiście to nie wszyscy, a przynajmniej znakomita większość powinna siedzieć, byle sprawy polskie ruszyły do przodu. Nie mówię przecież o tym, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mamy się teraz wszyscy pokochać. Osobiście bardzo mi daleko do ludzi, którzy mówią w tym samym języku co ja, dzielą ten sam kraj co ja i jeżdżą tym samym autobusem do pracy czy tramwajem, a głosują na Czarzastego, Biedronia czy Żółkowską. Ale jakie jest rozwiązanie? Wyjść na ulicę i się pozabijać? Mamy pozostać w tym bałaganie, pozostać w takiej Polsce i udowadniać sobie, kto silniejszy, doprowadzić do ulicznego kryterium, gdzie zaczną się tłuc ze sobą ludzie, a już broń Boże ginąć za interesy partii, których nawet nie są członkami? Wczoraj narysowana została kolejna linia podziału, dlatego opóźniłem ten program, ponieważ pojawił się kolejny ważny element. Minister Sprawiedliwości Bodnar zmienił prokuratora krajowego. Jedni więc twierdzą, że miał prawo, inni, że nie miał. Obecny prokurator krajowy, mając dostęp do mediów społecznościowych prokuratury krajowej, pisze, że to on nadal pełni urząd, a nowy prokurator, ten od Bodnara, twierdzi, że jest inaczej. I znowu, kto ma rację? Jedni czy drudzy? I tu nie chodzi tylko o rację, przecież cały czas trwają postępowania, są jakieś sprawy, działa sąd, prokuratura, ludzie oczekują sprawiedliwości, którą wy im odbieracie. Do kogo mamy teraz pisać, gdybym chciał się na przykład odezwać do prokuratora krajowego? Do pana X czy Y? Kto mi odpowie na to pytanie? Ale co ciekawsze, w mediach widzę później sądy i to jest przykład na to, jak media manipulują. Jak doprowadzają do sytuacji, w której nawet najpoważniejsze sprawy stają się absurdalne. Więc ta sonda miała takie oto pytanie. Kto według pani pana jest nowym prokuratorem krajowym? Nowy czy stary? Cóż to jest za kretyńskie pytanie? Skąd pani Halinka, zaczepiona przez reportera na ulicy, czy pan Henio, co sprzedaje jabłka na bazarze, na litość boską ma wiedzieć, skoro prawnicy nawet trzymają się w tej kwestii za łby i nic nie potrafią uradzić? Zadawanie pytań zwykłym ludziom, takim jak my, o tematy nie tylko, że ważne, istotne, bo tu nie o to chodzi, każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale to są tematy eksperckie i specjalistyczne, wymagające jakiejś wiedzy. To tak, jakby ktoś zapytał człowieka na ulicy na temat rozszczepiania atomów w akceleratorze w CERN-ie. I zadawał pytania konkretne, eksperckie, co pan sądzi, czy powinno się rozpędzać neutriny do takiej prędkości, czy do innej. Skąd ten biedny człowiek ma to wiedzieć? To jest podobny rodzaj pytania. Premier Tusk sprytnie i z pełną determinacją próbuje rozemocjonować teraz prezesa Kaczyńskiego. On tylko na to czeka, żeby tamten popełnił fałszywy ruch.
Tusk poszedł na pełną wojnę, łamiąc prawo lub naginając je dla korzyści politycznych własnego obozu. Prawo i Sprawiedliwość, które obiecywało Polakom rozliczenie afer po wcześniejszych rządach Tuska. Gdzie jest to rozliczenie? Nie zrobili w tej sprawie kompletnie nic, poza gadaniem z mównicy. Zdaje się być dzisiaj to samo Prawo i Sprawiedliwość zaskoczone skalą działań nienawistnego obozu z drugiej strony. Ale kości zostały rzucone, Rubikon przekroczony. Nie ma już wspólnego układu. Zaczęli się wsadzać do więzień. Tusk raczej się nie zatrzyma. Robienie z ludzi idiotów, czyli sprawa Wąsika i Kamińskiego. Obaj panowie nie są żadnymi więźniami politycznymi. Więźniem politycznym to był Łupaszka. Więźniem politycznym to był Pilecki. Ci ludzie zostali skazani przez Sąd Rzeczpospolitej nie za walkę z korupcją, ale za szereg nielegalnych działań podejmowanych wobec byłego wicepremiera w rządzie PiS-LPR Samoobrona Andrzeja Leppera. Sąd uznał, że Mariusz Kamiński 16 lat temu był inicjatorem, organizatorem i wykonawcą prowokacji, w której wykorzystano fałszywe dokumenty i nielegalne podsłuchy, co doprowadziło do jego skazania wyrokiem ostatecznym. Wyrok sądu pierwszej instancji z końcówki roku 2015, gdy premierem już była Beata Szydło i PiS rządził państwem, mówił dokładnie to samo. Afera gruntowa, będąca przyczyną całego zamieszania, miała miejsce w roku 2007. Nie wiem, czy państwo pamiętają tak odległe czasy. I doprowadziła do tego, że Andrzej Leper zrezygnował z funkcji w rządzie oraz przez to upadła koalicja Ligi Polskich Rodzin Samoobrony i PiSu. W tym czasie Mariusz Kamiński był na czele nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego zadaniem była walka z korupcją, a jego zastępcą w tamtym czasie był właśnie pan Maciej Wąsik. Spór w aferze gruntowej, to też dla przypomnienia, dotyczył, jak dobrze pamiętacie, możliwości przekształcania gruntów rolnych. Chodziło o dwóch przedsiębiorców, którzy twierdzili, że mają jakieś tam wpływy w ministerstwie i deklarowali, że są w stanie przekształcić każdą działkę w kraju, a byli z CBA. No i CBA zainteresowało się sprawą, którą samo zorganizowało w postaci prowokacji. Agenci CBA podający się za szwajcarskich biznesmenów zaoferowali łapówkę przedsiębiorcom w zamian za pomoc w odrolnieniu gruntu na Mazurach. No a w tym czasie, jak stwierdził sąd, na zlecenie kierownictwa CBA dokonywano nielegalnych podsłuchów i fałszowania dokumentów m.in. lokalnych władz, które to władze nic o tym nie wiedziały. Czyli burmistrz, który nic o tym nie wiedział, wydał dokument urzędowy, który był sfałszowany, w zasadzie wydano za niego, bez jego wiedzy. Poza tym ludzie byli podsłuchiwani, m.in. wiceministrowie rolnictwa, chociaż nie wszyscy, bo w tamtym czasie wiceministrem rolnictwa był też pan Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości, jakoś jemu podsłuchów w tej sprawie nie założono. Operacja CBA zakończyła się 6 lipca 2007 roku próbą przekazania łapówki jednemu z biznesmenów, z której część miała być niby przekazana Leperowi, jednak ta prowokacja się nie powiodła, ponieważ pieniądze do Lepera nigdy nie dotarły. CBA natomiast twierdziło, że doszło do przecieku i Leper został ostrzeżony w ostatniej chwili. Nie wyjaśniono więc tej części sprawy, ale w wyniku afery odwołano szefa MSW Janusza Kaczmarka. Czyli posłuchajcie jeszcze raz. Organizacja dowodzona przez ludzi skazanych prawomocnym wyrokiem, a dzisiaj uznających się za więźniów politycznych, wymyśliła aferę. Następnie na podstawie tej afery próbowano wręczyć łapówkę byłemu wicepremierowi Andrzejowi Lepperowi, której to łapówki nie przejął. I na tej podstawie, że jej nie przejął, stworzono kolejną fikcyjną historię, że został ostrzeżony i dlatego jej nie przyjął, a w związku z tym, że jej nie przyjął, i tak jest winny. I to jest państwo Prawa i Sprawiedliwości. Nie pamiętamy już tych czasów, ale teraz przecież ludzie omamieni, nawet dobrzy ludzie, chodzą po ulicach i krzyczą o wolności dla więźniów politycznych. To jest obrażanie historycznie tych wszystkich, którzy za politykę siedzieli. Jak można wmawiać więc ludziom, że są to więźniowie sumienia, skoro oni nie akceptują wyroków sądów, a ich środowisko polityczne mówi, że jest to wyrok polityczny jak za czasów stalinizmu, a nie jakieś prawomocne skazanie przez niezawisły sąd? W takiej sytuacji naturalną konstatacją jest to, że sądy pełne upartyjnionych ludzi, nazywanych tylko przez przypadek sędziami i upolitycznione, w ten sam sposób traktują tysiące obywateli. Jeżeli robią to z panem Kamińskim i Wąsikiem, to znaczy, że inni ludzie są tak samo przez nich traktowani? No tak byłby chyba logiczny wniosek stworzony na podstawie opowieści snutej przez Pałac Prezydencki i samo środowisko PiSu. A jeżeli tak jest, to pytam, co politycy robią w tej sprawie, aby obywatele byli traktowani zgodnie z prawem przez sądy, które rozumiem są nie niezawisłe.
Oczywiście inna sprawa, że obaj mężczyźni zostali ułaskawieni. Nawet jeżeli niektórzy twierdzą, że było to nieskuteczne, no to prezydent właśnie wszczął kolejną procedurę ułaskawienia po raz wtóry i będziemy czekali na dalszy rozwój wydarzeń, czyli z pewnością wyjdą po jakimś czasie, krótszym lub dłuższym, z więzienia. No ale jednak wcześniej zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu w grudniu, a w pierwszej instancji jeszcze w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby nie byli winni, to ułaskawienie by nie było potrzebne. Ułaskawia się tylko tych, którzy zostali skazani wyrokiem sądu. Albo kolejne zamieszanie. Środowisko skupione wokół Donalda Tuska mówi, że kilkuset sędziów, którzy otrzymali swoje nominacje po zmianach w KRS-ie, zdobyło swój mandat w sposób niezgodny z prawem. Co to oznacza? Że wszystkie wyroki we wszystkich sprawach, którymi się zajmowali, są nieważne, no i nie mają mocy prawnej. Trudno wyobrażenie sobie większego chaosu niż idące za taką decyzją wydarzenia. Oznaczało to by, że przynajmniej ostatnie orzekanie z 6 lat niweluje, niszczy, zamyka, znika dziesiątki tysięcy spraw, które zostały przez sądy rozwiązywane. Wszystko byłoby więc nieważne? Nie da się tego inaczej nazwać niż podpalaniem Polski. Jakie są więc kolejne fakty? Fakty, które musi uznać każdy logicznie myślący człowiek bez względu na sympatie i antypatie polityczne, ideowe, jakiekolwiek inne. Że żyjemy wspólnie w jednym kraju z ludźmi, którzy w ocenie rzeczywistości różnią się od siebie diametralnie. No i nie ma, po prostu nie ma siły, żeby była pomiędzy tymi obozami choć nić porozumienia. Większość z nich jest tak zainfekowana chorobą, którą zwykliśmy wspólnie tutaj nazywać partyjniactwem, że pogodzić mogłaby ich chyba jedynie interwencja z zewnątrz, którą, kto wie, może ściągają oni na nas nieuchronnie swoim zacietrzewieniem. Gdybyśmy jeszcze byli jakąś samotną wyspą, na której życie i w ogóle funkcjonowanie nie ma związku z tym, co dzieje się dookoła, można byłoby przymknąć na te wszystkie plemienne rozgrywki oko. Ale problem jest w tym, że świat pędzi w szalonym tempie. Kryzys nie ustał, spekulacyjna bańka stworzona z nadrukowanych bez umiaru pieniędzy osiągnęła granicę swojej wytrzymałości. Europa nadal nie może sobie poradzić z kryzysem energetycznym. Stany Zjednoczone zmieniają politykę względem Europy i decyzja o tym, że Polska będzie pełniła funkcję unijnego zderzaka, już chyba zapadła. Kongres Stanów Zjednoczonych 2 dni temu po raz kolejny powiedział, że nie zgadza się na przedłużenie wsparcia finansowego dla Ukrainy w prowadzeniu wojny z Rosją, co bez względu na nasze sympatie i antypatie z kolei będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu tej i tak już zbyt długo trwającej wojny. No i może wpłynąć również na to, co dzieje się w naszym kraju. Mamy też konflikt na Bliskim Wschodzie. Trwa cały czas i jest niczym tykająca bomba. Unia Europejska przez swoim ideologicznym walcem do przodu i nie zwalnia. Rosja idzie za ciosem i wcale nie przegrywa, tak jak głosiła to jeszcze niedawno propaganda sukcesu. Jak zostaliśmy więc do tej sytuacji przygotowani? To jest pytanie do PiSu, to jest pytanie obecnie do Platformy, do Hołowni, do Kosiniaka-Kamysza. Na czym polega polityka zagraniczna państwa polskiego? Jakie mamy plany na najbliższe 10-20 lat? Kto się zna? Widział? Wy wszyscy chodzący w jednej i drugiej manifestacji. Odpowiedzcie, jakie plany polityki zagranicznej państwa ma Polska? Czy je znacie? Swoich partii? Wiecie, gdzie ich szukać? Próżne szukanie nie znajdziecie. Bo oni myślą o Polsce od wyborów do wyborów. Rozbawił mnie niedawno premier Morawiecki w rozmowie w Radiu Z. Opowiadał tam takie ckliwe historie o tym, że jak wróciłby teraz do władzy, to zacząłby upraszczać podatki. 8 lat pan rządził. Trzeba było upraszczać. Zmieniłbym te decyzje, które podejmowaliśmy w ferworze walki z koronawirusem, dotyczące na przykład zakazu wychodzenia do lasów i do parków. Dziś wiemy, że to był błąd również od strony epidemiologicznej, że wyjście do parku, do lasu by się przyczyniło pozytywnie być może właśnie do... Czyli te ograniczenia lockdownowe. Znaczy nie wszystkie, te, które powiedziałem, albo na przykład, jak pan chce, inne lockdownowe, to wyjście na groby swoich bliskich 1 listopada, to też bym cofnął. Albo inne kwestie związane z uproszczeniem systemu podatkowego. Bym zdecydowanie większy nacisk położył na uproszczenie systemu podatkowego i jak kiedykolwiek Prawo i Sprawiedliwość samo lub w jakiejś koalicji wróci do władzy, to będziemy chcieli zdecydowanie upraszczać system podatkowy. 8 lat pan rządził, trzeba było upraszczać. Przyznał pan premier też w kolejnej części audycji, że podejmowane przez niego podczas tego, co się okazało czymś innym, decyzje były najnormalniej w świecie głupie. Dziś wiemy, że zakazywanie ludziom chodzenia do parków czy na cmentarze było niepotrzebne.
Normalni ludzie wiedzieli to od samego początku, panie premierze. Znakomita większość decyzji, które podejmowaliście w czasie tego zbiorowego szaleństwa, była żałośnie durna. Mówicie dzisiaj o łamaniu prawa i słusznie, bo Tusk je łamie, takie jest moje przekonanie. Ale nie brzmi to wiarygodnie, gdy złodziej krzyczy łapać złodzieja, musi pan premier przyznać. Łamanie prawa. Wysyłaliście służby i policję na faceta, który wyszedł z dziećmi na plac zabaw przed klatkę własnego bloku w tym paskudnym czasie. Facet spod Łodzi dostał mandat, bo jechał do marketu budowlanego oddalonego o kilka kilometrów dalej niż znajdował się inny sklep tego samego typu bliżej jego domu. Zamykaliście ludziom firmy, utrudnialiście prowadzenie biznesów, a każdy, kto wystąpił później przeciwko wam na drodze sądowej, poszedł po sprawiedliwość do sądów. Dziś przed wymiarem sprawiedliwości wygrywa sprawa za sprawą. Ograniczyliście nasze wolności, rujnując ludziom niejednokrotnie życie rozporządzeniami, do czego w ogóle nie mieliście prawa i czego nie wolno było wam robić. I pan mówi teraz o czym? Że niektóre decyzje były niekoniecznie dobre? Zwalnianie ludzi z pracy, bo nie chcieli się zgodzić na wymianę płynów w czasie, gdy było to modne. Wyrzucanie żołnierzy i policjantów ze służby z tego samego powodu. Blokowanie awansów na stopnie oficerskie, bo brak igły w ręce. Wszystko to pamiętamy. Tak samo jak pamiętamy dobrodziejstwa pana Tuska. Co dzieje się na świecie? Pytanie, jak długo jeszcze będzie trwała ta walka bulldogów pod dywanem? Ile czasu wytrzymają strony politycznego sporu w tym podwójnym Nelsonie? Jakie korzyści będzie miała z tego sporu Polska? Śmiem twierdzić, że same straty. Gdy my zajmujemy się podpalaniem kolejnych przestrzeni życia zbiorowego, na świecie dzieją się rzeczy, które wrócą do nas głośnym echem. Amerykanie bombardują zaprzyjaźniony z Iranem Jemen, aby odzyskać kontrolę nad transportem oceanicznym. Nadal mamy więc konflikt o dostęp do Oceanu Światowego. Większość firm zajmujących się transportem oceanicznym nadal omija cieśninę Bab el-Mandeb, prowadzącą z Oceanu Indyjskiego do Europy przez kanał Suezki. Między 10 a 15% światowego handlu, a w przypadku handlu kontenerowego około 30%, przepływało do niedawna przez Morze Czerwone. Ataki rakietowe i dronowe przeprowadzane przez Houthi spowodowały jednak, że niektóre statki musiały zmienić swój kurs na inną trasę alternatywną, ale znacznie dłuższą. Ta nowa trasa jest jak z wieków minionych. Ona omija kontynent afrykański dookoła, prowadząc wokół przylądka Dobrej Nadziei i wydłużając podróż o średnio 10 dni. Na przykład rejs z rejonu Morza Śródziemnego do Singapuru, który przez kanał Suezki trwałby 13 dni, teraz omijając przylądek Dobrej Nadziei zajmuje 31 dni. A co to oznacza? Że trzeba nadrobić kolejne 3,5 tysiąca mil morskich. I nie będą to tylko kwestie związane z opóźnieniem dostaw towarów, ropy naftowej, różnego rodzaju rud, które kupujemy oraz towarów zwykłych, normalnej użyteczności. Wszystko to jest oczywiście związane z dodatkowymi problemami w portach, ale przede wszystkim czeka nas wzrost kosztów. I to będzie konsekwencja wydłużenia tej trasy. Eksperci z firm analitycznych, takich jak Xenta, oceniają, że każda podróż pomiędzy Azją a Europą może pociągać za sobą dodatkowe koszty rzędu 1 miliona dolarów na statek, które, jak zazwyczaj to bywa, obciążają później kogo? Konsumentów. Oczywiście to nie jest kwestia Donalda Tuska, ani Jarosława Kaczyńskiego, ale takie rzeczy dzieją się dzisiaj na świecie, za które my również będziemy płacić, a oni zajmują się nieustannym, wiecznym sporem. Stany Zjednoczone są zajęte działaniami po tamtej stronie globusa, już nie w Europie. Widząc, jak bardzo słabną gospodarczo, zdają się wycofywać z naszego kontynentu i pozostawiają większość spraw, swoich spraw w rękach Berlina. Znowu Niemcy będą policjantem amerykańskim w Europie. I wygląda na to, że ktoś szykuje znowu żelazną kurtynę, tym razem na Odrze. Rosja nadal w ofensywie, wbrew tym wszystkim eksperckim zapowiedziom, którzy zapewniali nas, jak rzekłem, o zwycięstwach bohaterskiej ukraińskiej armii. Ukraina zostaje pozostawiona sama sobie, Kongres USA nie dał tych pieniędzy, jak rzekłem, i nie chce ich dać. Co to oznacza dla Polski? Unię Europejską zaczynają powoli przejmować Niemcy i Francuzi, którzy chcą zrobić jeden duży, silny organizm. Polska im do niczego w nim nie jest potrzebna. No i do tego jeszcze kryzys energetyczny, który nie został zażegnany. Naprawdę mamy się na co szykować, ale tubylcze, partyjne plemiona dzielą ludzi jeszcze bardziej i zdają się niewiele z tego rozumieć. Smutne i straszne zarazem. Co robić? Nie brać w tej partyjnej rywalizacji udziału. A już broń Boże, nie tłuc się na ulicach jedni po drugich. Absolutnie nie brać w tym żadnego udziału. Można manifestować. Rozumiem w większości z Państwa emocje. Ale przynajmniej, żebyśmy rozumieli, za czym manifestujemy. Jak można nieść w ręku kartkę uwolnić więźniów politycznych? Ci panowie, jak rzekłem, do takich nie należą.
pomyślałem, że kolejny program zrobimy w zupełnie innej formule. W formule pytanie-odpowiedź. Na razie nie mam jeszcze możliwości nadawania audycji na żywo, ale obiecuję, że w najbliższym czasie ulegnie to zmianie. Ale chcąc uczynić zadość waszym propozycjom związanym właśnie z formułą programu Q&A, pomyślałem, że warto będzie to zrobić. Umówmy się może w taki sposób. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, prześlijcie je na adres mailowy czuwaj@marekmisko.com. Adres teraz jest wyświetlony na dole na pasku. Na wasze pytania czekam do najbliższego wtorku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem chciałbym raz jeszcze podziękować za zaangażowanie wszystkim mecenasom. Jeżeli uważacie, że to, co tutaj robimy wraz z zespołem ma sens i jest potrzebne, jeżeli jesteście zainteresowani tym, aby nasze programy ukazywały się cyklicznie, a kanał rozwijał, zachęcam do odwiedzenia pierwszego komentarza lub opisu tego filmu. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Dotychczasowym patronom kłaniam się w pas. To wszystko, co tutaj się dzieje, dzieje się dzięki wam. A na odchodne. Czy możemy przejść nad działaniami nowego rządu do porządku dziennego? Oczywiście, że nie. Rozwiązania siłowe i łamanie prawa, budowanie kolejnego napięcia pomiędzy prostymi, zwykłymi ludźmi, wykorzystując ich emocje, jest szkodliwe i godne pożałowania. Ale to, co wypala ludzkie umysły w ostatnich tygodniach, jest wspólną odpowiedzialnością zarówno PiSu, jak i Platformy i ich koalicjantów. Politycy stracili zdolność do kierowania państwem. Nienawiść i partyjne powiązania zaślepiły ich wszystkich. Gdyby faktycznie kochali Polskę, wznieśliby się ponad to i zastosowali radykalne rozwiązania. Na czym one mogłyby na przykład polegać? A może na wprowadzeniu czasowego rządu eksperckiego, na którego czele stanąłby człowiek, który jest daleki od politycznych powiązań i wojenek i w swej działalności na przykład od dawna krytycznie wypowiada się o jednych i o drugich? Uważam, że świetnym premierem takiego ponadpartyjnego rządu, człowiekiem, który oczywiście jak każdy nie jest pozbawiony wad, byłby profesor Antoni Dudek. Człowiek, którego poznałem jeszcze, gdy robiliśmy telewizję w sensie.pl. Pan profesor prowadził u nas swoje programy z Łukaszem Warzechą, które cieszyły się ogromną popularnością. No i byliśmy pierwsi, zanim stało to się jeszcze modne. Żadne prawo przecież nie mówi, że premierem musi być polityk. Wyobraźcie sobie rząd złożony nie z tych, powiedziałbym, amatorów i partyjnego betonu, ale ludzi, którzy znają się na swojej robocie i potrafią dyskutować. Jak myślicie, kto mógłby zostać w waszej ocenie premierem rządu ponadpartyjnego, eksperckiego? Kto na przykład w waszej ocenie byłby świetnym ministrem finansów, rolnictwa, obrony narodowej? Jestem ciekaw waszego zdania. Niestety takie rozwiązanie wydaje się być jedynie marzeniem ściętej głowy. No ale marzyć nam jeszcze nie zabronią. Dzięki za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.